Cześć! Witamy wszystkich w trzecim odcinku z zakresu prawa handlowego. Na gruncie tego nagrania omówione zostaną kwestie związane ze spółką partnerską w polskim porządku prawnym. Z góry prosimy wszystkich o stawienie subskrypcji na naszym kanale oraz komentarza albo łapki w górę pod filmem. Poza tym poszukujemy także partnerów do naszych odcinków. Jeżeli chciałbyś zostać partnerem naszego odcinka, chciałbyś zareklamować swoją usługę albo produkt, stworzyć z nami jeden z odcinków szkolenia, to odezwij się do nas. Poszukujemy osób oraz firm, które chciałyby wspomóc nas w stworzeniu kolejnych kursów w zamian za obopólną współpracę. Napisz do nas naszego maila kontakt@prawodlaciebie.com.pl. Dodatkowo, jeżeli chciałbyś, żebym poprowadził szkolenie w swojej firmie albo dla swoich pracowników w zakreślonej gałęzi prawa, albo na przykład windykacji czy też negocjacji, odezwij się do mnie. Jestem także dostępny dla Ciebie, jeżeli szukasz na przykład osoby przygotowujące fachowe artykuły z tematyki prawa na Twoją stronę, bloga, czasopismo itd. Spółka partnerska jest kolejną z omawianych przez nas osobowych spółek handlowych. W pewnych aspektach jest to spółka zbliżona do spółki jawnej. W sprawach nieuregulowanych w dziale KSH dotyczących spółki partnerskiej do tej spółki stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ustawa wskazuje także jej definicję, wskazując, że spółką partnerską jest spółka osobowa utworzona przez wspólników, czyli partnerów, w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Ponadto spółka taka może być zamykana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Na przykład adwokaci mogą wykonywać swój zawód w spółce partnerskiej, której partnerami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni. Najważniejszymi podmiotami na gruncie spółki partnerskiej są zatem sami partnerzy. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Tworzenie takiej spółki jest niemożliwe dla osób prawnych i handlowych spółek osobowych, choćby zrzeszały reprezentantów wolnych zawodów. Według zaś artykułu 88 Kodeksu Spółek Handlowych, partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Inne wolne zawody mogą być określone także w odrębnych ustawach, np. psychologowie. Jednakże wykonywanie wolnego zawodu w spółce może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań przewidzianych w odrębnej ustawie od KSH. Zgodnie np. z artykułem 18 ust. 2 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, prywatna praktyka psychologiczna może być wykonywana w formie spółki partnerskiej po uzyskaniu zezwolenia właściwego marszałka województwa. Zwykle takie zawody wymagają szczególnych umiejętności oraz wykształcenia. Taka działalność prowadzona jest osobiście, we własnym imieniu, na własny rachunek, w sposób profesjonalny. Jak wskazywał zaś Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 lipca 2009 roku. Cechą wyróżniającą spółkę partnerską jest współdziałanie w celu wykonywania wolnego zawodu, a na partnerach ciąży obowiązek wniesienia całej ich profesjonalnej pracy do spółki. Z tego też względu wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej przez doradcę podatkowego wykonującego zawód w spółce partnerskiej jest należnością spółki, a nie partnera. To z kolei pozwala przyjąć, że oprócz działalności wykonywanej w spółce partnerskiej, partner nie może podejmować czynności, które należą do przedmiotu działalności spółki. Spółka taka powinna posiadać także odpowiednią firmę. Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowo oznaczenie i partner bądź i partnerzy albo spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu SP.P. Firmy z oznaczeniem i partner bądź i partnerzy albo spółka partnerska oraz skrótu SP.P może używać tylko spółka partnerska. Dla przykładu firma takiej spółki może brzmieć w ten sposób: Kowalski i Nowak, radcowie prawni, spółka partnerska. Spółka, jeśli jest zainteresowana utrzymaniem firmy w dotychczasowym brzmieniu, obejmującym nazwisko wspólnika tracącego członkostwo, musi uzyskać na to pisemną zgodę, zastrzeżoną dla celów dowodowych, czyli ad probationem, wspólnika ustępującego ze spółki, a w razie jego śmierci, zgodę jego małżonka i dzieci. Co więcej, jeżeli w spółce partnerskiej wykonywane jest więcej niż jeden wolny zawód, to firma powinna zawierać określenie wszystkich tych zawodów, niezależnie od tego, czy zawarte są w niej nazwiska partnerów wykonujących każdy z nich. Spółka partnerska powstaje na podstawie umowy. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności. Warto także wskazać na to, jakie elementy powinna zawierać taka umowa spółki. Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać bowiem: 1. Określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki. 2. Przedmiot działalności spółki. 3. Nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przypadku przewidzianym w artykule 95 paragraf 2 KSH. 4. W przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów. 5. Firma i siedzibę spółki. Jest to miejscowość, w której wspólnicy prowadzą sprawy spółki. 6.
czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. I 7. Określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość. Spółka partnerska podlega także wpisowi do rejestru. Spółka partnerska powstaje bowiem dopiero z chwilą wpisu do rejestru. Według artykułu 93 paragraf 1 KSH zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego powinno zawierać: a. firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych, b. określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, c. przedmiot działalności spółki, d. nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki, nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów, e. nazwiska i imiona prokurentów lub osób powoływanych w skład zarządu, f. nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przypadku przewidzianym w artykule 95 paragraf 2 KSH. Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu. Należy również pamiętać, że wszelkie zmiany danych spółki wskazane wyżej powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu. Swoistą nowością, także na gruncie spółek osobowych, jest możliwość występowania zarządu w spółce partnerskiej. Zasadą jest jednak, że każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W umowie spółki można przyjąć zasadę odmienną niż wynikającą z artykułu 96 paragraf 1 KSH, a więc prowadzić reprezentację łączną partnerów, albo partnera bądź partnerów wraz z prokurentem, bądź też wyłączyć albo ograniczyć prawo reprezentowania spółki w stosunku do określonego partnera partnerów. Jednakże pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów, uchwałą powziętą większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki może mimo tego przewidywać surowsze wymogi powzięcia uchwały. Jeżeli taka uchwała została już podjęta, to pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru. Rozwiązanie te dotyczy jednak tylko kwestii reprezentacji spółki partnerskiej, czyli stosunki zewnętrzne spółki, a nie kwestii prowadzenia spraw spółki, czyli sfery stosunków wewnętrznych spółki. Uregulowań tych nie stosuje się również w przypadku powołania zarządu spółki partnerskiej. Można w tym zakresie wskazać na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2008 roku, według którego skoro zgodnie z umową spółki osobowej działającej w imieniu wspólnik wykonujący zawód adwokata jest uprawniony do samodzielnego, jednoosobowego reprezentowania interesów tejże spółki, w tym w postępowaniu sądowo-administracyjnym, to dokonanie przez tego adwokata w imieniu spółki czynności wniesienia skargi rodzi obowiązek uiszczenia opłaty od tej skargi bez wezwania zgodnie z artykułem 221 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przechodząc do problematyki zarządu w spółce partnerskiej, należy podkreślić, że umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się właśnie zarządowi. Do takiego zarządu stosuje się odpowiednie przepisy artykułów 201, 211 i artykułu 293, 300 KSH, czyli przepisy dotyczące zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz odpowiedzialności członków zarządu za wyrządzone szkody, które to mówimy sobie w dalszej części szkolenia przy odcinku dotyczącym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kompetencje zarządu można określić mianem prowadzenia spraw i reprezentacji we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Czynności te składają się na działanie spółki. Zarząd korzysta z domniemania kompetencji, co oznacza, że wszystko, co nie jest zastrzeżone do kompetencji wspólników w systemie prowadzenia spraw i reprezentacji, należy do kompetencji zarządu. Ustawa wskazuje także, że członkiem zarządu jest co najmniej jeden partner. Członkiem zarządu może być także osoba trzecia, jednak w zarządzie nie mogą zasiadać wyłącznie osoby nie będące partnerami spółki. Rozważenia wymagają także kwestie dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej. Spółka partnerska ponosi moją odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zaciągnięte przez siebie zobowiązania. Każdorazowo chodzi więc o dług spółki. Obok niej solidarnie ponoszą odpowiedzialność wspólnicy w zakresie realizowanych wolnych zawodów. Zasadą jest w tym wypadku, że partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez 1. pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce i 2. jak również zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Ograniczenie odpowiedzialności partnera na podstawie artykułu 95 paragraf 1 KSH dotyczy wyłącznie odpowiedzialności za tzw. błąd w sztuce, nie obejmuje innych zobowiązań spółki partnerskiej. A zobowiązania spółki nie mające związku z wykonywaniem jej wolnego zawodu, np. zobowiązania inwestycyjne, odpowiedzialność całym majątkiem bez ograniczenia ponosi każdy partner solidarnie z pozostałymi partnerami oraz ze spółką. W praktyce może także dojść do rozwiązania spółki partnerskiej. Ustawa wskazuje, że rozwiązania spółki powodują 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki, 2. jednomyślna uchwała wszystkich partnerów, 3. ogłoszenie upadłości spółki, 4. utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu, 5. prawomocne orzeczenie sądu, 6. śmierć partnera,
7. Ogłoszenie upadłości partnera. I 8. Wypowiedzenie umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera. Część z tych przesłanek pokrywa się zatem przesłankami rozwiązania spółki jawnej. Specyficzną przyczyną rozwiązania spółki partnerskiej jest utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu. Utrata prawa do wykonywania wolnego zawodu skutkuje niemożliwością bycia partnerem. Jeżeli dotyczy wszystkich partnerów, to uniemożliwia ona dalsze istnienie spółki partnerskiej. Dodatkowo, w przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki, to spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń. Ten okres roczny powinien być wykorzystany do zakończenia uprzednio rozpoczętych działań związanych z wykonywaniem wolnego zawodu. Nowe zobowiązania w zakresie usług związanych z wykonywaniem wolnego zawodu mogą być zaciągane, jeżeli istnieje realna możliwość ich wykonania przed upływem okresu rocznego. Jeżeli zaś w czasie trwania tego okresu rocznego co najmniej jeden partner odzyska uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu, albo gdy w tym czasie do spółki przystąpił nowy partner, co jest możliwe w trybie zmiany umowy spółki, to wówczas bieg okresu rocznego ulega przerwaniu i spółka powraca do stanu normalnego. Należy także podkreślić, że dopiero wykreślenie spółki z rejestru spowoduje ustanie bytu prawnego spółki partnerskiej, albowiem rozwiązanie faktyczne spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru. Likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. W przypadku rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji, obowiązek złożenia wniosku ciąży na wspólnikach. Dodatkowo, w przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu, powinien wystąpić ze spółki najpóźniej z końcem roku obrotowego, w którym utracił prawo do wykonywania wolnego zawodu. Takie wystąpienie następuje przez pisemne oświadczenie skierowane do zarządu albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spółki. Oprócz tego, mam dla Ciebie jeszcze krótki kazus. W spółce partnerskiej, do której należała trójka adwokatów, zmarł jeden z nich. Czy na jego miejsce może wejść jego spadkobierca, syn? Odpowiedź. Zasadą jest, że spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego partnera, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Wszystko zależy w tym przypadku zatem od umowy spółki. Jednak trzeba pamiętać, że partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Na koniec odcinka, w ramach zadań aktywizujących słuchacza, przemyśl poniższe pytania, postaraj się wypisać sobie na kartce odpowiedzi na te pytania, a w razie wątpliwości znać odpowiedzi w przepisach albo w odcinku. Zadanie pierwsze. Kto może być partnerem w spółce partnerskiej? Zadanie drugie. W jaki sposób uregulowane są w KSH kwestie dotyczące reprezentacji spółki partnerskiej? Zadanie trzecie. W jaki sposób należy ustanowić firmę spółki partnerskiej? Zadanie czwarte. Kiedy spółka partnerska ulega rozwiązaniu? Uwaga! Dodatkowe zadanie dla chętnych. Przygotuj projekt umowy spółki partnerskiej dla trójki radców prawnych: Nowaka, Kowalskiego oraz Jurkowskiego, z ustanowieniem zarządu, w skład którego będą wchodzić wszyscy trzej partnerzy. Jeśli chcesz, możesz nam go wysłać na kontakt@prawodlaciebie.com.pl. Na pewno odpowiemy z krótką informacją o tym, jak Ci poszło. Jest to trzeci i ostatni z darmowych odcinków, które znajdują się na naszym kanale. Na YouTube oraz Udemy dostępny jest także nasz darmowy poprzedni kurs Prawa Pracy. Zatem możesz szybko sprawdzić, czy ta forma nauki jest dla Ciebie i czy sposób, w jaki przekazuje wiedzę, Ci odpowiada. Koszt zakupu dostępu do całego kursu to 89 zł. 99 groszy. W skład pakietu wchodzą filmiki, nagrania, podręcznik, kazus oraz wiele innych. Dla pierwszych osób dorzucamy także bonusowy moduł dotyczący sposobów szybkiej oraz efektywnej nauki. Dostęp do pełnej wersji kursu możliwy jest do wykupienia na stronie www.prawodlaciebie.elms.pl po bezpłatnej rejestracji albo bezpośrednio z linku, który umieszczamy w opisie filmu. Gwarantujemy pełne zadowolenie z kursu albo zwrot pieniędzy. Co roku w styczniu dodajemy także dodatkowy odcinek, w którym opowiadamy o wszystkich nowelizacjach z ostatniego roku z danej gałęzi prawa. Tak więc nasze kursy są zawsze aktualne i zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Na życzenie możemy wystawić także dla Ciebie imienny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. W kolejnym odcinku zajmiemy się tematyką spółki komandytowej. W opisie do filmiku znajdziesz więcej na temat prawa handlowego w formie artykułu ze źródłami. Zapraszamy też naszego Facebooka Prawo dla Ciebie, Instagrama, LinkedIna, naszą grupę na Facebooku, podcast na platformie Spotify oraz stronę internetową. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy materiał. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz śmiało w komentarzu. Do usłyszenia.